Celestyna Grzybyta, dzień dobry. W weekend będzie pochmurno i miejscami wciąż deszczowo, ale za to noce nie będą przynosiły przymrozków. Ta nadchodząca zapowiada się całkiem ciepło, jak na październik, z temperaturą od 5 stopni w Suwałkach do 12 stopni w Rzeszowie. Na południu kraju wciąż ma padać, na północy bez opadów, ale lokalnie wystąpią mgły. Jutro po ustąpieniu mgieł w części północnej będzie można liczyć na przejaśnienia. Jedynie na wybrzeżu jest niewykluczony taki słaby przelotny deszcz. Natomiast na pozostałym obszarze nadal niebo będzie szczelnie przykryte chmurami i miejscami będzie padał deszcz. Na termometrach od 10 do 14 stopni ciśnienie początkowo trochę wzrośnie, później będzie spadać. W Warszawie barometry pokażą 1004 hektopaskale. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego wschodu, silniej powieje jedynie w Sudetach. Niedziela jeszcze miejscami deszczowa, ale od poniedziałku czeka nas duża poprawa pogody. Zrobi się cieplej, no i przede wszystkim będzie więcej słońca. Szczegóły oczywiście po godzinie 20. Zapraszam, do zobaczenia.